Atmosferę robią ludzie, nie? Śródzka to nie była dzielnica jakichś przeciętnych, prawda? Obywateli nic nie mogących. I różne były okresy. To żeśmy w Palanta grali, to żeśmy w Zośkę grali. Jeżeli o Śródzce mówimy, o olbrzymim znaczeniu takiej struktury organizacyjnej jak harcerstwo. My mówili zawsze, idziemy na pustynię, nie? Jak byliśmy głodni, to tam był szczaw, żeśmy się tego szczawu najedli. Mieszkania nie były zamykane. Jeśli się chciało wejść do sąsiada, to się pukało, naciskało klamkę i się wchodziło. To było takie miłe, fajne. Także Śródzka to było takie miasteczko zamknięte, samowystarczające. Wszystko, co było robione na Śródzce, w tej enklawie, jak ja to określam, prawda? Także to życie tu płynęło naprawdę pięknie.